grudzień to czas, kiedy ośrodki narciarskie otwierają swoje stoki, ale kiedy temperatura sięga 12 kreski powyżej zera, nie jest to takie proste. Mimo póki co wiosennej aury, w Wiśle już na nartach można pojeździć. Temperatura jest taka niesprzyjającą do tego, żeby przygotować już wszystkie stoki. No liczymy na to, że w miarę szybko to się odmieni i ten okres świąteczny jednak będziemy mogli spędzać na nartach, czego oczywiście Państwu i sobie samemu również życzę. Sprawdziliśmy. Wyciąg narciarski Siglany jest czynny, a warunki jak na taką pogodę dobre. Te mrozy były tam, no nie były duże, bo były właśnie po minus 3. Największy mróz chyba był minus 5 stopni, no ale udało się to wykorzystać i zdążyli naśnieżyć tutaj stoki. No śnieg jak na razie się utrzymuje, także jak tylko nie będzie opadów deszczu, jakichś obfitych, także śnieg się utrzyma. Tutaj mamy 11 armatek śnieżnych, także sporo jak na taki stok. Aby naśnieżyć stok, trzeba wykorzystać przymrozki, ale i tak utrzymanie przy trwających dłużej wysokich temperaturach jest problematyczne i kosztowne. Jest to kosztowne, no tu idzie potężna dawka energii elektrycznej, woda do tego, także no jeszcze zaplecze całe, pracownicy, wszyscy, którzy to muszą obsługiwać. Dobry sezon zimowy przyciąga, co dla miejscowości turystycznych jest niezwykle ważne. W zasadzie zimę mamy sprzedaną. Z tych informacji, które do mnie docierają od hotelarzy, pewnie pozostały jeszcze jakieś miejsca indywidualne, pojedyncze, ale zima zapowiada się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że i aura nam dopisze, bo to będzie taki klucz do pełni szczęścia. Oczywiście ja jako burmistrz życzyłbym sobie, żeby spadł śnieg przez tydzień, a potem już go znowu nie było, bo to pewnie łatwiej utrzymać całą miejscowość, chociażby pod względem odśnieżania, no ale jednak, żeby spadł ten śnieg, bo faktycznie zupełnie inaczej spędza się czas na nartach, kiedy wokół mamy świeży, biały puch. Choć pierwsi narciarze mogą już korzystać z naśnieżonego stoku, to oficjalne otwarcie sezonu narciarskiego dopiero przed nami. 4 stycznia jest to wspólna inicjatywa z Urzędem Marszałkowskim i Wisła w tym roku zainicjuje imprezę pod nazwą Beskidy Winter Go. W kolejnych latach ta impreza będzie również odbywała się w innych miejscowościach beskidzkich. No, program przedstawia się bardzo imponująco. Będzie o 17 na szczycie Skolnitego koncert Grupsona. Także już dzisiaj wszystkich serdecznie zapraszam. Będą konkursy, nagrody. No i od godziny 8 do 21 cały stok za darmo. Jeździmy, szusujemy za darmo, także no, chcemy jak najwięcej ludzi ściągnąć w Beskidy i oferta będzie super. Zanim będzie miała miejsce oficjalna inauguracja sezonu narciarskiego, odbędą się Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich. Zapraszamy 26 grudnia, w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, na Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich, które odbędą się na skoczni imienia Adama Małysza w Malince. Bilety będzie można nabyć w dniu zawodów. Póki co w Wiśle tylko tyle śniegu. Święta mają być w plusie. To z pewnością niedobra wiadomość dla fanów zimowych szaleństw, ale jeszcze wszystko może się zmienić, a niektóre stoki są już nawet dzisiaj przygotowane. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.